Też dzisiaj byłem na randce z Hejka Tulenka. Ty też? Czy się ty tego? Obejrzymy to. Gry małżeńskie, zapraszam. Jestem kosmetyczką i influencerką i oczywiście jestem singielką. Natalia jest otwarta na ludzi. I Chętnie oczywiście. się zwierza i buduje Czemu? silne relacje z internautami. Obserwuje mnie teraz na obecną chwilę 106 tysięcy. Czasami mam takie Dobra, daję IG. propozycje na Instagramie. Oddam ci wszystko, zostań moją żoną, nie wiem. Weźmy tylko ślub na papierze albo różne rzeczy. Jak się jej IG nazywa? Naprawdę są takie śmieszne historie. Anna Lewandowska, to ona jest? Talia udziela porad w sieci. Hashtag norma. Na wszystko odpowiedź. Hej, moi kochani, jestem dzisiaj w Pushing Girl to Warszawie. Dziewczyna Demonza. A ile ma lat? Świeci. Powiem wam, że miałam taką sytuację w taksówce, że pan Mario. Nie chciał mnie wypuścić. Mario, w taksówki, jeżeli nie podam mu swojego numeru. 9? A, to nie, za staro. Sytuację? Singielka dzieli się swoimi doświadczeniami. Przeszła mnie taka refleksja dzisiaj, bo niestety jestem singielką i obudziłam się sama, że fajnie by było, gdyby no, był ktoś, kto przyniósłby śniadanko i poleżał, poleniuchował w tym łóżku. Idź do hotelu. Natalia jest sama, bo na jeden trafiła dzień. Na niewłaściwych mężczyzn. Ja doświadczyłam zdrady niestety. Bardzo długo miałam problem z przyswojeniem tego, tak? Bo byłam tak szaleńczo zakochana, że mógł mi ktoś powiedzieć, że nie w życiu ja... Wygląda jak twoja mama? A ile ma na Instagramie? Może to ona? Ona ma 100 tysięcy. Ciebie nie zdradził i ja po prostu wierzyłam. Natalia wie, czego chce i zna swoją wartość. Brakuje jej jedynie faceta. Chciałabym faceta z ciemnymi oczami i chciałabym mieć później córkę, bo uważam, że kobiety, które mają ciemne oczy, to później nic za dużo nie muszą robić. Jak zablokowałaś mamę swoją? Czemu? Bo ten wzrok jest taki właśnie ponętny i kreuje naprawdę całą naszą postać. No i inteligentny. Masz jej Insta? O, to dzięki. To ona? Serio? Nie, no to chyba nie ona. To jacyś panowie. Nie, żeby dało się z nim porozmawiać, a ładna buzia to nie wszystko, tak? Ale przydaje się, bo na piękne oczy można Damczyk, wiele no zobaczyć. Masz rację, trzeba Natalia to ogarnąć. Spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Właśnie, Queen to wysłał tego. Quinto. Gym Simulator. Nie chodzisz na siłownię? No to siłownia przyszła do ciebie. Spudzian. Dziękuję bardzo za to, Quinto. Zagramy, ale to najpierw ten pierwszy. To był, jak to się nazywało? Coś tam z żabką, tak? Oła! Hej! Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Lubisz mocno, czy? Singielka postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Widzę, że literka A. Łucia grał pod pieprzenie kontentu jak... tak, tak. No. Jak Aleksandra. Jak już sprawdzone i widzowie chcą oglądać, po co koło na nowo wymyślać, rel? Antki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Dobra, ja jestem zrobiona, ale ona jest zrobiona jeszcze 3 razy lepiej niż ja. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą... Jesteś we mnie zakochany, Giamio? Napisz na priv, dogadamy się, nie? ...swoim partnerom na flirt. Lubię lansy dobrze wyglądać, patrzą na mnie jak na Jamesa Bonda. Lesiako, dym się unosi, może to do nas dołączysz? Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Jeżeli Natalia odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Pierczak, jeśli nie, snaj... wyślij mi na privie. Pana, ...której udało się nabrać singielkę. To jutro ją obejrzę. Denis to kolorowy ptak z parciem na szkło. Cześć. Jestem Denis, mam 20. Jezu, już myślałem, że o mój telefon. 4 lata. Dobrze, że nie ma. Jestem wokalistą, piszę teksty i to najważniejsze, jestem singlem. Dawid jest luzakiem i... Co? I ma wywalone na wszystko. Cześć, jestem Dawid, ma 25 lat, jestem kierowcą, a to jest moja narzeczona. Co ty tam robisz? Oglądam. Sram. Znowu. I jeszcze Karol, zakuty łeb. Jak widzisz? Cześć, mam na imię Karol, mam 37 lat, pracuję na zbrojarni.
Interesuję się średniowieczem. Odgrywam rycerza zakonu krzyżackiego. A to moja żona. Zdrajca niemiecki. Chłopka rycerza. Odpłynęli w podróż do przeszłości. Ile ona ma lat? Deni stworzy i czeka na wenę. A co robi poza tym? Na co dzień pracuję jako fryzjer. Natomiast taką moją odskocznią od tej codzienności jest muzyka, pisanie... Co to jest ta zbrojarnia, na której pracuję? Co to znaczy? Co to jest za zawód? Co to jest? Tekstów dla siebie, ale również dla innych artystów. Poza tym trochę aktorstwo, modeling, generalnie wszystko, co jest związane... Gierczak, tu i tu najlepiej, bo zapomnę. I z tobą pozostać, uśmiechaj mi proszę, że to będzie trwało, bo nie... Kwatermistrz tylko się... Co? Kowalem on jest? Czyli co on robi w dzisiejszych czasach? Jesteś moją miłością doskonałą. On cię strzygł cię dwa lata temu, on? Ja zazwyczaj piszę teksty, które są na podstawie moich przeżyć. Na podstawie innych przeżyć są raczej smutne utwory. Myślę, że czas powiedzieć... Pręty zbrojeniowe robi? Nie ma weny, bo nie ma muzy. Ręcznie? Myślę, że albo się taka nie urodziła, a zaraz, że wolę starsze, to trochę kiepsko. Albo źle trafiam, no. Czekaj, czy on właśnie powiedział, że jeszcze się nie urodziła dziewczyna dla niego, a on woli starsze? To jak ma to działać? Nie rozumiem w dupę. Jak ma to działać? Chyba, że on chciał tak podkreślić, że nigdy nie znajdzie dziewczyny. Sadgę. No, no nic, no. A lubisz naturalne czy sztuczne? Ja lubię wszystko, co jest nienaturalne. W sensie, po to jest medycyna estetyczna, żeby z niej korzystać. W związku z powyższym, jak sobie dziewczyna cycki, czy pupę, czy usta. Wszystko dla ludzi. Denisa wspierać w miłosnych podbojach będzie kolega. No witam, witam. Welcome. Mam prezent dla ciebie. Fantastycznie. Zastanawiam się, czemu nie ma tego programu w drugą stronę. Jeden facet, trzy babki. Są dwie babki i jest jeden słoj, ale to nie ma, nie oglądaj. Może? Właśnie skończyłem nutę, która będzie hitem. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że tak samo jak ten tekst wyjdzie mi dzisiejsza... Aha, kubek. Aha, czyli widziałeś. Chciałem cię sprawdzić. Właśnie. Jesteś stracony. Co to za postać, nie? Właśnie, a ogarnąłeś mieszkanko na dzisiaj? Ja nie będę tutaj dalał jakiejś perfekcyjnej tutaj w chacie. Nutelle jedzą. Natalia perfekcyjnie kroczy. Chętnie przejrzy ci wszystkie kąty i może znaleźć damskie rzeczy, bo Denis pomieszkuje u siebie. Słoik był... Ale... No jak? Co jej powiesz na ten? Ej, a podobno ten typ od Słoika, nie? Tam była krążyła legenda, ale to chyba fake news, ale ty zweryfikuj, że on po tym wypadku nie poszedł do szpitala, tylko musiał do roboty iść na zmianę jakąś tam, więc no z tym, no poszedł normalnie, no i tak żyje do dziś, ciekawe, nie? Temat? No co turkusowa ładna koszulka w kwiaty. Tak? No weź, to w mojej szafie. No, byłeś super, słoikiem? Jak się podoba, daj sobie weźmie. No się rzeczy, no jakby, to jest normalne, że szerwej hał, no i co, no, gdzie weźmiesz wszystkiego od razu? Żeby wywiad jest z nim, pokażę wszystkim i żeby fasku. Nie był spięty, bo nie lubię osób... Ile ona ma lat, bo gadała? ...które mało mówią. Lubię, jeżeli jest interakcja, bo gaduły często się wygadają. Dobra, ja trzymam kciuki, stary, nie? Naprawdę. 60? Dasz radę. Jakby kurwa o rzeczach, które są oczywiste. Dobra, lecę do pokoju. Trzymaj się. Kumpel chowa się w skrytce, skąd obserwować będzie randkę, a Denis może brylować. Tak, kurwa, moi drodzy, znaczy ten czas, kiedy Denis czeka na randkę. Denis Romantik. Słuchajcie, nowa piosenka powstała, także kurwa, mam nadzieję, że będzie na kogo ją zadedykować. A nie, to zadedykuję ją sobie. I słusznie. Przede wszystkim trzeba kochać siebie. Enough. Enough. Jak będzie śpiewał, to będzie inaczej. Serio, Adamczyk, to jest prawdziwe? Cześć. Hej, Natalia. Nie no, Deon, siepisz tak wasze boli, jak czytam. Dziękuję bardzo. Jesteś bardzo miły. Niezła. Ojej, dziękuję, naprawdę. Tak ucieka. Dziękuję. Ajajaj, bardzo dobrze. Ja generalnie sobie... Przewin, jak będzie śpiewał? Najlepszy moment? Jesteś fryzjerem? To co powiesz o mojej fryzurze dzisiaj? Ej, masz w ogóle fajne, masz takie włosy.
Fryzjer. Dlatego zauważył, że ma długie włosy, bo jest fryzjerem, rozumiesz? Ja lubię długie włosy. On już by chętnie ułożył jakąś fryzurkę na pewno. A jak miała na imię twoja ostatnia dziewczyna? Angelika. Angelika obecna? Nie mam dziewczyny. Nie masz dziewczyny? Nie mam dziewczyny. Mhm. Ja już jestem 2 lata sam. A co się stało, że się rozstaliście? Ja nie lubię być ograniczany, wiesz? Oglądałem Mamo na Ugucia. Ja muszę wstawić, bo ciągle ktoś pyta. Śpiewasz? No. Ja też kiedyś śpiewam po weselach. Naprawdę? No. Kurwa, z nieba mnie spadłaś. Może ją zwerbuję przy okazji. A ty co robisz? Ja wykonuję makijaż permanentny brwi. No popatrz, kurwa. I jestem influencerką też. Tak? Tak. No to za chwilę robię. Foto modeling, więc wiesz, no dasz dobrą propozycję, to się pogadamy. Co ty w dupę pisz? Zaczyna bajerę. Widzę, że się denerwujesz bardzo. Nie, nie, wiesz? A tak serio to ten, no co? Nie się denerwuje. Spoko, Gierczak, Gidli. Dzięki. Ale masz fajne tatuaże. Ładna, ładna. Urodziła dziewczyna. Ale kolega się nią zachwyca cały czas, co? W moją stronę, mam nadzieję, że będzie. Już zaczyna bajerę. No. Co mi jeszcze powiesz? O, zabiera się za czytanie swojej poezji. Nie mi się bardziej zachwyca. Muszę ten wers ostatni, bo mi coś tutaj... Mam dziurę w głowie. Nie, nie pasuje ci, mam ci pomóc? Aha, bo za bardzo nie rozproszasz. Chyba mu się spodobała. Myślę, że jesteś młodszy ode mnie. Nie, no, masz taką buźkę, taką, wiesz, taką delikatną, taką... Taki, no, mami synuś. Z mamą nie mieszkam, a że jest tak czysto, to ja mieszkam ogólnie z siostrą, tylko żona mieszka w Holandii z chłopakiem. Masz coś w szafie? Mogę otworzyć? No pewnie. Tak? O nie, w szafie są ubrania. A to co to? No rzeczy. Nie, nie, bachu, nie oglądam tego. Różowe? Ale dzięki. Chcesz mi powiedzieć, że to się... Ile on ma lat? Chyba 30, no. No tak, no ona nie jest w stanie zabrać wszystkich rzeczy. No nie wiem, czy łyknie historię. To może ja wezmę swój telefon? Bardzo proszę. O, będzie na Instastory coś nagrywane. Hej, moi kochani, ja jestem na randce. Przedstawiam wam Denisa. Siemanko, moi drodzy, ja jestem Denis. Oboje jesteśmy artystami. I uważam, że jak się spotkamy drugi raz, to na pewno powstanie z tego nasze pierwsze dziecko. Czyli będzie to piosenka. Idealny kolabo. Musimy coś zaśpiewać. Dziękuję bardzo. Tragedia w dupie. A ty do tego zatańczysz? Idzie bardzo dobrze. Lubię lansy i dobrze wyglądać. Patrzą na mnie jak na Jamesa Bonda. Lesiako, bym się unosił, może to do nas dołączysz? Fantastycznie pasują do siebie. Pasują do siebie jak gówno i papier, nie? Dobrze, o to chodzi. A te okularki tutaj? To moje wszystkie. Wszystkie twoje? No. Zobaczmy, co jeszcze znajdzie. Żeby nie szukała w innych szufladach, bo... Czyli bardzo. Pasują do siebie jak... Sorry, złe porównanie. Mogę je wziąć sobie? Tak. Tak? Mówisz? Jak ryszki szyszki. Rysza? Ryszki do szyszki. Gdzie w policzek? Tutaj. Tu. Ja się zostawię. I czekaj, ty ładnie grzecznie. Dobra. Denis musi chwilę ochłonąć. Ty. I co, zajebista, nie? Kurwa, stary, ona jest tak dobra, że jako mam pytanie. Kurwa, to jest twój typ idealnie. Tylko czy uwierzyła w bajerę Denisa? Będą razem? Myślę, że ma. Daj jej idea, bo ona ma 100 tysięcy followów. To ją znaleźć łatwo. Ja już znam z siostrami. Heszkę w meszkę. Siostra może pokrzyżować plany. Ja to już bym tam dawno poległ. Ona to mnie do mnie... Jesteś przez ten... Cały żart słyszę, Ty wygląda jak postać z GTA Online. Taktyki, wiesz, trochę kurwa. No i z więzienia wyszedł, bo taka tam pomarańczowa. Pasuje. O! Takie usta to chyba warto przetestować, co? Stary, ja już nie pierwszy raz stawałem takie usta. Tu kropeczki, tu serduszka. Tutaj jakieś pasy. No nie wiem, no ci... Czekaj, to serio Instagram, czy ty pijesz? Już znalazłeś? Ty serio, to ona ma 140 tysięcy już. Ej, ale nie oglądamy go jeszcze, bo będzie spoiler, czy są razem. Ciekawie się zapowiada. Dobra, stary, to jaki jest plan? Plan jest taki, że w ogóle stąd dzisiaj nie wyszło. No i tak. Jak ty tak szybko to znalazłeś? Napalony i pewny siebie. To jest krótkie reagowanie od 4 godzin. No tytuł, w tytule chodzi o to, że nie wiadomo, czy gry będą, no. Denis, czas na twój... W sumie długie reagowanie powinno być, no, rzeczywiście.
Louis z tym. Ruch. No to jest cukiereczku. Ja się powiem tak. Cześć, no, dzisiaj, twój kurwa szczęśliwy dzień. Nie? I ja myślę, że... Ona ma zdjęcie z Cloud, MMA ze... No ma 100 tysięcy, to może tą nosi cyferkę, która runda jest. Ty i ja? To jest kurwa kariera, nie? Naprawdę. Myślisz? Ja ci będę kurwa... Myślisz? No, kochany. Płatki róż już poleciały, czyli po... Dobrze, dobrze. Widzę, że to lubisz ostrą jazdę. On je rzucił. To też jest siory. Odwrócił uwagę. Ale kurde, szafę nieźle przetrzepała. Zakuwasz swoją codziennie dziewczynę? Nie mam dziewczyny. Nie masz. Masz konsekwencje? To chcesz powiedzieć, że to jest... Kogo? Czyje? Mówię ci, że siostry. Siostry. Zakuła go i zaraz będzie przesłuchanie. Masz dziewczynę? No nie mam, kurde. Nie wiem, ile razy mogę to powiedzieć jeszcze? Przypalałaby go szlugiem, to i tak by nic nie pisnął. Co? No dawaj. Nie, co? Nie mam dziewczyny. Nie masz dziewczyny, tak? Mhm. Ale napięcie rośnie, napięcie rośnie. A jak ci pocałuję? To co zrobisz? Nie wiem. Niedobrze, chyba jednak go aż tak nie lubi, jak podejrzewa. Gniazdo on ma? Na świecie jeszcze przeproszę, ty przemyśl swoje zachowanie. To jest gniazdo, to jestem w dupę łysy już. Nie jest lekko. Denis robi co może, a mur coraz wyższy. Nie no, myślę, że naprawdę mnie to czaruje i jest w związku. Ona tak kontroluje to bardzo. Widzisz, że ona nie chce w ogóle się dopuścić. Ale się dajesz, kurwa. Ona cię wokół palca owija. Cały czas się trzyma kurczowo tej siostry, a z tą siostrą no to już popłynął naprawdę. Stary, do końca wieczora. Stwierdziłeś, że muszę bić rankę w LOLu, już je czytam. Musisz powiedzieć jej, że ją kochasz, mówić. Ty urwałeś, kurwa? Wszystko wszystkim, ale jak mogę pokochać ją po dwóch godzinach, jak nawet kurwa nie... Pokaż te gry ostatnie, no. Nie, pieprzę to. Nie da się pocałować tak normalnie, po ludzku. I co gorsza, nie potrafi zaufać. To idę sprawdzić nie teraz patrzę, to łazienki, Lola, bo tutaj komodę sprawdziłam. Przepraszam. Zobaczymy, co się napisz dzieje w wynik. Łazience. Co albo tam zostały ze ślady. Sprawdzi. Patrz, kurwa, to. Detektyw. O, lakiery. No. Nie no, stwierdziłeś, że musisz być rangiem, a masz Irona 3. Nie no, Machoń. To jak ja rok temu gadałem, że ty masz Irona, to myślałem, że ja żartuję. Nie wiedziałem, jaką ty masz rangę. Przepraszam cię. Widzę, że zobacz, tu jest jakaś kobietka. Nie da rady. Zotarda. Według mnie wszystko na jedną kartę. Wezmę, zapytamy się, co on na to, co powie. Aha, okay. Erotyczne gadżety siostry. No co ma powiedzieć? Prawdę powie? No ciekawe, co powiesz? No co k***a widziałem, że lub do bzykania ja pier***a. Jak tylko wejdę za nas, ty smartwiał, stary. Lecisz. Denis bojowy, no, prawdziwy ona streamuje, bo streamowała z pół roku temu, miałem z nią zagrać. Poradziłaś bez mnie. Tak, ja się cała no właśnie chciałam się zapytać, co to tam robiło. Ty jej chyba miałem odpisać dwa lata. A ty nigdy nie zwołałaś? Nie. To ci powiem, że wiele straciłaś. Kasanowa. Czy ci się podoba, czy nie? Ciśnij, stary. I co chciałbyś mi jeszcze powiedzieć przed moją wypowiedzią? To jeśli powiesz, że tak? Mhm. To przyjdzie czas, że jeszcze będziemy stać na ślubie. Była miesiąc temu. Grubo poleciał. I co? To wszystko? No, myślałam, że wiesz, jako fryzjer... Nie da się grać w tym Elo, Machoń. Ty piszesz, jakby się drugim koncie miał Changer. A na drugim koncie co? No nie masz drugiego. Wiesz, pomyślasz tutaj moje włoski, coś ułożysz mi. Ja bardzo lubię, jak wiesz, jest zawsze na micy. Myślę, żeby to zrobić. Cię głowy. Przez masaż do serca. Denis, dlaczego ty jest... Machoń, czekaj. Machoń równa... Czekaj. Przesadziłeś teraz. Jesteś taki spięty. Nie wyzywaj mamona. O, nie śmiałam się. A jednak na deser zmysłowy masażyk. Ona chyba rzeczywiście myśli, że on nie jest singlem. Na dwoje babka wróżyła. To jest... Nie no, żartuję, Machoń. No, dobrze ci idzie. Grama DC, ale ja nie wiem, co się teraz w LOLu dzieje, to ci nic nie powiem. Ty bierzesz smajta na supporta, no. Must have. Druga randka musi. Musi być. Cześć. Dziękuję. Dobra, będą razem czy nie, bo nie patrzyłem trochę. Bardzo. Pa, pa. Ciężko się rozstać. Pociężno. Zawróciła koledze w głowie? Jest niesamowita, naprawdę. Fajny, sympatyczny chłopak, ale no nie wiem, no dużo rzeczy mi się zgadza, nie? Mario, oni są razem?
przedmiotów. W szufladach znalazłam to, co znalazłam, więc no, to daje dużo do myślenia. Nie widziałem pierwszej części. Oglądałem Dune kiedyś, tą starą w telewizji, ale to dawno temu, to nie wiem. No, ja nie widzę innej opcji, jak się po prostu spotkać raz jeszcze. I grałem grę na Amiga. Tak między nami. Jaką starą? No, z 80 któregoś. Ja szukam czegoś innego. I co? No, szczerze mówiąc, flow, mieliście zajebiste. Widać, że się fajnie dogadywaliście. Mieliście właśnie te wspólne jakby też cechy pewne, zainteresowania też. Nie, no. Nie, nie wiem, muszę to przemyśleć, bo za bardzo mu nie ufam, tak szczerze. Co, ja mam teraz taki plan, nie? Że ja pójdę się przewietrzyć, ochłonąć, a ty, dla swojego najlepszego kumpla, zrobisz zajebiste zadanie. I ty posprzątasz. I to byłoby na tyle. Kolejny kandydat, Dawid, co byś lubi zrobił? Siedzieć na tronie z telefonem w ręku. A ten łazienka tylko na kiblu siedzi. Jego oaza spokoju. Nie lubi, jak narzeczona zawraca mu głowę. Poznaliśmy się na osiedlu. Na boisku szkolnym, można powiedzieć. Ciekawe, czy w Tibie razem grali. Mamy jedno dziecko, które ma 1,5 roczku. Drugie no, w drodze. Jesteśmy ze sobą. Troll plus TikTok. To jest najgorsze połączenie, bo no, można umrzeć. Tak naprawdę 10 lat. Od 5 lat jesteśmy narzeczeństwem. No jakoś do tego ślubu się nie kłapi tak szybko. Niestety. Dawid na wszystko ma czas. Wiesz, że nie mogę się przemęczać, wciąż jestem, a ty co? No to ci mówię, zostaw i zaraz skończę i wyjdę. Nie zaraz, tylko teraz. Oj, kłócimy się i to strasznie. A najbardziej doprowadza mnie to do szału, jak siedzi na toalecie. Chłop ma dwa hobby, sraj robi dzieci. Piękne życie, niczym jakiś wiking. Potrafi tam godzinami siedzieć. Czasami to nawet jest to godzina 40 minut. Rusz się. No dobrze, zaraz, przestaniesz tu łazić. Już się nie radę. Jak myślicie, co on na tym telefonie robi 40 minut w tym klopie? No nie, bo jak widzisz, że chcesz wszystko swoje rzeczy pobrać. Założę tutaj drzwi z zamkiem i już tu nie wejdziesz, zobaczysz. Skarpetki zostawiasz przy łóżku, nawet jak ci mówię, żebyś je wziął i dał do prania. Ale jak idę do pracy i wracam z pracy, to magicznie to wszystko się sprząta. Tak. Więc jest dobrze. Tym razem natychmiast trzeba posprzątać. Prawdziwy chłop. Już z tej... No dobra, zaraz. To już, dziewczyna zaraz ma przyjść, a ty siedzisz. Dobra, przestań się pchać, zaraz. Prawdziwy zaraz stary, no, ale ma dziecko, to już może. Dobra, to idź pochowaj, to ja zaraz przyjdę. Wszystko w swoim czasie, nie ma lekko. A jak z zaufaniem w związku? Ja ufam tak, mu na tyle, że daję wiem, mu wolną tak rękę, szczerze. A zwłaszcza w takiej sytuacji, że gdzie przy tym będę i będę to widzieć, tak? Chodź tu. Gra od Grzegorza Florydy. Ale o co tu ogólnie chodzi? Trzy dyszki, także Grzegorz się ceni. Fortnite. Tutaj będziesz zabierał te rzeczy. To moje. Ty, ale uspokój się, przecież tu jest czyściutko. To jest... A zaczysz to. Weźże tu... Ciepnij coś ty, mam być singlem, a nie, no co ty to? Ale tak, singiel raczej nie powinien mieć w szafie damskich rzeczy. A czym ją poczęstujesz w ogóle do jedzenia? Zrobię jej makaron z keczupem i parówki jej wstawię w tym, w czajniku. Mam nadzieję, że coś wymyślę takiego konkretnego na poczekaniu. To ona wyjdzie po 10 minutach. Ja jego i wtedy się wyda. I proszę mi telefon dać. Czy dodasz? No kurde, no daj mi to kliknąć. Nie mogę dodać, bo się nie zalogowałem. Tak się nie robi? Bo tam są nasze zdjęcia. Nie wiem, chcecie to? Rób tutaj. Pytajcie Black Blue albo Imiego. Papa. Zapowiada się ciekawie. Narzeczona zrobiła co mogła i może ukryć się w sypialni. A Dawid pokaże, na co go stać. Złamał makaron. Pieprzony w dupę. Nie łuk. Tak się nie robi. Idealnym momencie wodka dodana. Cześć, witam cię. Hej, Dawid. Cześć. Zapraszam. Makaron i na to ketchup. Fajna. Szczupła, wysoka. Dźwięk popsułeś. Coś jeszcze chcesz rozebrać? Nie, nie. To zapraszam. Wystarczy. Możesz siąść. Mogę? Tak. Serce to ma duże. Zobaczymy, jak pójdzie mu dalej. Zrobimy kolację, nałożę i zaraz. Dobrze. Sam gotowałeś? No pewnie. Tak? Sam mieszkasz tutaj? Nie, no czy z kimś?
Z siostrą ogólnie. Z siostrą jeszcze. Później się wyśrać w trakcie. Znalazłam. Przeprowadziłem się tu. A jaki kolor włosów ma siostra? Brunetka. Boże, przecież jak on jej poda ten makaron z tym keczupem. Proszę cię bardzo, ja sobie idę nałożyć. Spróbuj. Ta, serio, dobra. Suchy makaron z całym keczupem? Co to zadanie? Jezus Maria i ten makaron. Jak tam twoja żona? Nie ma żony? Nie mam żony, a miałem dziewczynę, z którą długo byłem. Już 2 miesiące nie jesteśmy razem. I chodzisz często na imprezy? No średnio co weekend się staram. Spokojna jest, coś dać. Ale strasznie dociekliwa. Mortadele by dał? Tutaj, z kim grasz? A no dla ciebie rozumiem. Dla mnie. No, żebyśmy... Ale to wysłałeś mi na tym. Bo widzę Gierczek na Twitchu, także tu mamy coś, także spokojnie. Boję się, jak to dalej pójdzie. Jak zobaczę jednego na ich, to mi się przypomni, że tu są. Co partner, partnerka włożyła ci do ust. Jezu, ta ciąża ją dobija, sprząta po typie, robi wszystko, masakra. Dla klientki. Dla ciężo. Cystern? O cholera. Ona jest w ciąży. Lubisz mocno, czy? Obojętnie. Obojętnie. Zobaczymy, co nam wsadzi do tej buzi. Ulubioną potrawę singla. Ej, te parówki są dobre. Co, otworzysz buzię? Ufasz mi? Muszę. No dobra, to proszę. Parówka? Brawo, Dawid. Wygrywasz. Nie tym razem. Teraz twoja kolej. Spełniasz życzenie partnerki. Kończę ze streamami. No dobra, to ja bym chciała zobaczyć twoje stopy. Moje stopy? No. Czemu ona chce jego stopy oglądać? Mówisz i masz. Chcesz pomasować? Nie, ja lubię patrzeć. Ciekawe hobby. Specjalnie na chwilę. Dziękuję bardzo, witam. Więc się chcę kurwa wzbogacić. 44N74N0 dał na Goliborde 10 zł, aha, gry małżeńskie, so you know the drill, Polki to zwierzęta, kobiety to nie ludzie, a typy... Nie pisz tak, nie wolno, przepraszam Twitcha. Każdy jest równy, nie pisz tak. Skarpetkę ściągnę? Brzydko napisałeś bardzo. Po prostu lubię czuć tą dominację, że mężczyzna robi to, co ja chcę. Czuć. Już ma dość, już się nawąkała. Ale dziękuję za donate'a. Zadanie zaliczone. Nie ma racji, nie pisz tak. Zrób masaż partnerce wybranej partii ciała. Mhm. Jaką partię wybierasz? Stopę. Słuchaj, ja kiedyś poszedłem do takiego Łukasza z kumplami i wiesz, zgłodnieliśmy wszyscy i on do nas mówi, czekajcie chłopaki, ja wam zrobię jeść. Czekamy i on przyniósł taką kaszę ugotowaną, nawet bez żadnej... I potem się śmialiśmy, że pyszna kasza u Łukasza. Słuchaj, kaszę opiłem, przyjdźcie? Ja... Przecież tego się nie da zjeść na sucho, to jest zbyt suche. Chyba, nie? Stopę. No serio, ma jakiś fetysz. Nie wiem, co to jest omasta, chyba sos, tak? Nie wiem, czy umie masować stopy, bo nigdy mi nie masował. Ładne stopy? Bardzo. Bo ja ich nie lubię. I nie śmierdzą. Dobra, dziękuję. Dobra, to idę umyć ręce. Omasta to skwarki, co ty pieprzysz? Omasta to masełko z cebulą. A, czyli to jest wszystko, rozumiem. To zaraz wraz. Dodatek w skrócie. To chyba wymówka, żeby na chwilę się ulotnić. Czerwieni się Frać tak, poszedł? Ucieka wzrokiem strasznie ode mnie, więc no myślę, że ma coś tam na sumieniu. No ma. Siedzi w sypialni i patrzy. No i co? Podoba ci się? Nie wiem, jak kaszę to... Chyba, że kuskus to jest kasza, to lubię, ale poza tym to nie. Kaszę jadłem w podstawówce na obiadówie ostatnio chyba. Tak, to tak średnio. Mój typ. Myślisz, że ty się jej podobasz? Chyba nie. Singielka zawodowo podchodzi do tematu i szuka śladów kobiety. Widzę, że literka A, jak Aleksandra. Amy, chyba mortadele się tak robi na chrupiąco. Co ty piszesz? W skrócie Ola. Znalazłam naszyjnik z napisem. Aleksandra. No to jest siostra, mówię. A z tego też się będzie musiał wytłumaczyć. Powiesz, że na fiutka sobie zakładasz i lubisz nim machać. Sporo tych dowodów. Ciężko będzie z tego wybrnąć. Oho, mapa marzeń.
Dobra, idź, bo jeszcze więcej rzeczy znajdzie i będzie dociekliwa. Dobra, idę. Co robi? Z jednego bagna, a później będziemy myśleć. Dobra, idę. Działaj, chłopie. Nie poddawaj się bez wagi. Aż widz napisał pierwszą wiadomość. Ok. Co to tutaj jest? Zgodziłeś się z tym. Co to? No, jak mi to wytłumaczysz? To jest mojej siostry. Twojej siostry? Mojej siostry. Tak? Jeszcze chciałam się coś zapytać, jak ta twoja dziewczyna była miała na imię? Ola. Ola. Aleksandra inaczej. No, to bardzo dobrze, że ty powiedziałeś, że na to wpadłeś, bo ja tutaj znalazłam taki ładny łańcuszek. A no, oddała mi go. Powiedziała, że nie jest ode mnie mojego. A bardzo dużo rzeczy masz tam w tej szafce schowane. Ja już po prostu nie mam siły. Czy stopę bym jej wylizał? W ogóle do niej. To tutaj? A nie wiem. Nie brzmi to smacznie. Ale mówiłeś mi, że siostra jest brunetką. Pasuje kolorystycznie bardziej do ciebie. No powiedz, Dawid. A gdzie za ciemne? Wiem, że się krótko znamy, ale nie musisz być taki tajemniczy. Mogę? Nie ma problemu. Widzowie, kto trafi godzinę i datę następnego streama? Dziadka, temu kupię suba? Można pomylić się o 10 co? 10 czego się można pomylić? Dobra. Ty się na wszystko co zgadzasz, cytrynę? Co? Się nie, nie, czekaj. Co ty piszesz? Boże. Nie, nie, poczekaj. Pokażesz, jakiego masz cela? Proszę bardzo. Będą grane brzydki, no. Co lubisz robić Jezus po pracy? Mario. Typowo w Ej, tygodniu? To grałem kiedyś rzutki. Nieźle mi szło. Pograł rzutki, poglądam coś na telefonie, pograł to na telefonie. Okulary by się przydały. A w weekendy to już gdzieś zazwyczaj wybywam. Mówił, że będzie dobrze, a póki co bura kapali. Już lepszego cela niż ja. Nie, nie pisz nic brzydkiego. Dzięki. Co ty piszesz? 44N74N0 dał na Golibordę 10 nie, złotych, no, au Polki, au to, au zwierzęta, au, a kobiety, au na dobrze, obóz, Black au. Dobrze, Blue, racja, no. Dziękuję, nie pisz tak. Co ty napisałeś? Nieważne, nie pisz, dzięki. Tami, księżyc. Z góry przepraszam. To co, twoja kolej teraz? Nie, to ja już mam dosyć i idę do łazienki. Dobrze, umyć ręce? Dobrze, nie ma problemu. Na wprost jest łazienka, na wprost, tak? Dokładnie. Okej. Okay. I przy okazji przejrzeć zawartość szafek. Co tym razem wpadnie w ręce? Długo by z nią nie wytrzymał. Perfumy, no dobra, schowane, damskie. Widzę, że się przygotowali. Jak musi tak, zaraz, bo nie wiem, czy wcześniej nie będzie. Nie. Ale zobaczymy. Bo mam wczesne godziny. Nie, to jest takie brudne. Bo to tu leży to chyba z pół roku. Click here, no, nie co wiem, to? A, to fajna emocja. Że dociekliwa jest strasznie. Aha, skasowana już. O, to widzę, że jak mamy matę, to kolega będzie ćwiczył. Tyle razy mówię. Dziadek ma pamięć złotej rybki, nie? Wiem, że... Inna strefa czasowa? To siostry jest. Włączę jakąś muzykę relaksacyjną i może pomedytuję, a ja w tym czasie go zostawię w spokoju. A no tak, racja. Musisz przeżywać, bo patrząc na nią, to widzę, jaką ma wspaniałą narzeczoną. Która tam godzina różnicy? No, musisz się jej otworzyć bardziej i nie być burakiem. Burakiem? Nie wyzywaj mnie od buraka. Ta. Ciśnienie jest. Wymiękasz? A no, nie wolno tak. Co tam? Ej, czekaj, to już ktoś trafił, że jutro będzie stream. Gdzie ten sup? Co tutaj robi? Siostry. Siostry? Siostry. A usiadł. Ej, ten rudy grubas, czekaj, ja powinien zaczynać na głos? Był ode mnie ze szkoły kiedyś, okej, okay. No też takiego miałem, chyba każdy takiego miał, w sensie, ważne zresztą, każdy jest równy, pamiętaj. Siadł byłeś na tej macie po turecku? No, powiem ci szczerze, może być ciężko. No, ale chciałabym, żebyś usiadł, możesz się położyć jak chcesz. Próbuję dopiąć swego. Jak zawsze, dominatorka. Postaw jej się w końcu. No ja ci mogę pokazać, jak się leży wygodnie i... Ona serio ma 40 lat? Będę mogła ci zamazać oczy? No to a się dobrze trzyma. Nie. No to możesz. Połóż się wygodnie. Przecież ten typ ma 19. Tak? I tak się wygodnie leży. Mogłabym się zawsze na mnie położyć. Nie, wiesz, ja lubię takie troszkę nutkę takiej tajemniczości. Zaskoczy się tak, że wyjdzie z mieszkania. Możesz mi masaż zrobić. Tak? Tak? No, wyjdzie. Ja bym chciała, żebyś tak chwilkę sobie policzył do 10. O 7. No, a po co już, nie? Poległ. Policzył od 10 do 1?
Ale policzę. No to proszę, policz. Ale głośno. Ma 19 lat? 10. Tak, no. 9. 8. 7. Dlaczego Egida śpi na podłodze? Dlaczego Egida w pokoju jest grzyb? Dlaczego Egida jest skarbiona w hortatelu? What? What? 6. 5. 4. 3. 2. I ostatnio bo show widziałem. A nie, to gadałem. I 0. Chyba tydzień i temu. I dała nogi za bas. No, widziałem Mortadelo. Ale od Mortadelo naprawdę inflacja jej nie dotknęła chyba. 44N74N0 dał na golibordę 10 zł. Aha, nie mów tak, pewnie ty też krzyczałeś uwolnij Barabasza, ukrzyżuj Jezusa, bo go też nienawidziłeś za to, że mówił prawdę. Ale Barabasz nic złego nie zrobił, dlatego został uwolniony. Dziękuję bardzo. Maria. Każdy jest równy poza tym, dzięki. Hello. Chyba Hemi nie było. Nie, no, kurde, nie mieszka w budzie. Naprawdę, pierwszy raz w życiu uciekłam z randki. Naprawdę. Słabo, bardzo słabo się z nią bawiłem. Nie chciała zostać dłużej, no to już jest jej problem tak naprawdę. Nie, no myślę, że no to kłamał. Idę się wysrać. Naprawdę, mieszkanie było przygotowane, tak tylko zostawił. Tam widziałam, że w pośpiechu było chowane. No nie wierzę, żeby taka brudna koszula była. Egida to hola? Nie. Bębnie od pralki. Słabo wyszło. Powiem ci. Ale ten czas leci. Kiedyś Leksiu szkalowany. Teraz ma żonę i dwójkę dzieci. Bardzo cię teraz doceniam. Egida to mój pies. Tak? A za co? Po tej randce. Ty jesteś naprawdę normalny. To nie jest Leksiu. Tak? No. Byłam zazdrosna, nie powiem. A zwłaszcza o to, jak jej robiłeś masaż stóp. Gdzie mi przez... Ale się zastanawiam, jak miałem kolegę grubego w szkole, że pani mi pielęgniarka zakazała nie mówić ile waży po ważeniu wszystkich. I mówiliśmy na niego gruby. To źle na niego wpłynęło? Karoijek zdał na golibordę 5 zł. Wiesz, na jakim łóżku śpi Rudy z dziewczyną? Na piętrowym XD. Ale razem na którymś piętrze, czy jak? Ty, ale miałem kolegę grubego, no. A on teraz już nie jest gruby. Ale też był jeden taki, że był otyły i był jednocześnie rudy. On miał ciężko, nie był ze mną w klasie, ale... Na przerwach to... Charakter sobie wzmocnił po tej szkole. No mocny ma pewnie do dziś. Jak żyje. Nie no. Przepraszam. Oczywiście mam nadzieję, że wszystko dobrze u niego. 10 lat ani razu nie zrobiłeś. Bo nie poprosiłaś. Przepraszam. Ty się sam domyślić. A zwłaszcza wciąż, żeby mi stopy puchną. Dawid, ogarnij się. Natalię... Ja mam super kupla w pracy, który pozwalał widzieć o gruby, bo jak sam mówi... A no to... Czeka jeszcze jedna randka z żonatym rycerzem. Pasjonuje się rycerką, również żona też w średniowiecznych ciuchach biega. Dobra, no, czekaj. Należymy do drużyny rycerskiej. Życie takiego rycerza... Rycerza. Głównie walka. Głównie walka, wszystko poświęcone walczeniu, bo na tym się to opierało. Dzięki, gruby. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Gruby dał na golibordę 5 złotych. Nie obrażam nikogo. Możesz mnie nie obrażać publicznie? Suja Black Blue, racja. Rycerz, który nie walczył, niestety. Nie miał majątku, nie miał ziemi, nie miał parobków. Oby o grubym tak nie było, jak ty piszesz, czyli w drugą stronę, żeby się nie nasiliło. Że nie będzie można mówić tak. Czasem nie. No. Bo to będzie już przesrane. U mnie w szkole był taki 2-metrowy gość ponad i był tak gruby, że całe schody zajmował, a do sali nawet bokiem nie mogę też wejść, bo takiego. Brzuch zawadzał, a przodem to fałdy się wylewały. Do teraz in wiem, jak do sali wchodził, chyba o wyjebali za niechodzenie. Ale miałem takiego wysokiego, no. No, nie rozpędzaj się. Kobiety mieczy nie miały. Czy rycerzowi uda... Dzięki It's Me Carlito za suba dla Alcatraz. Witam. Się omotać. Dzięki singielkę. Carlito. Najpierw zróbcie porządek w mieszkaniu. Musisz swoje rzeczy pozabierać. Ale Michał, rzeczy. Ale ja nic nie mam. Ja pamiętam tego kolegę grubego, w sensie mówiliśmy tak na niego, to chyba nic za tego nie miał. On w porządku był bardzo. No. Właśnie gorzej miał ten drugi. Nie był ze mną w klasie, to nie wiem jak bardzo źle miał, ale na przerwach było widać, że raczej miał ciężko. No ale co?
Wyżej weź, wynoś. No chciałabym w końcu jakiegoś przystajniaka spotkać. To co to ma być? Daj, bo to też damskie jest. Moje. Co ty piszesz taki gość? Ty, ale to jest ciekawe, bo w podstawówce masz tam 12 lat i chłop waży w okolicach 100 kilo. No to tutaj jakby genetyka, na pewno geny, nie? No bo to jest jeden na iluś taki. To co on ma z tym zrobić w sumie? No nic się z tym nie może zrobić chyba, nie? Bo to jest RNG chyba, że aż takie, no to jak to możliwe? Szafy zostaw. Nie zostawię ci pustych szaf, zobacz, weź to powkładaj, tylko tak porozrzucaj. No dobra. Jakie geny? No jeden na w dupę 500 dzieciaków, czy tam dwóch miałem takich. No to przecież to jest RNG, no to jest niemożliwe, no. I będę taki trudny orzech do zgryzienia. Nie będzie miał dzisiaj tak łatwo, bo mimo że co łatwo przyszło, to łatwo poszło. Nie, no to jest niemożliwe, że go karmili aż taką ilością jedzenia. To musi być jakaś, że on ma łatwość w tym, że w tyciu czy coś. W sumie racja, no. W sumie ta. Ale schudła dzięki temu, tylko chyba się już zatrzymało to chudnięcie. Niech się trochę postara. Ty, ale miałem takiego kolegę. Porypanego. Że czasem obiad u niego jadłem. On miał tak, cały talerz zapieprzony jedzeniem, tylko kotlety wpieprzał mielone i się darł. Matka, daj jeszcze kotleta. I on mówi, nie ma, to nie jem. I nie jadł nic. Opieprzał tylko kotlety z talerza i ty... Matka mu napieprzyła wszystkiego na talerz. On tylko kotlety zjadł. Pobry paniec. Ale no co no. Przynajmniej jadł dobrze, tak? Powodzenia ci. Ale on się tak na matkę dał. Patus w sumie. Nigdy tak nic nie wiadomo. Singielka już się zbliża. Żona ukrywa się w pokoju, skąd on był starszy o rok ode mnie. Swojego rycerza w akcji. No tak, Dar się. Matka, daj jeszcze kotlety. Karol. Czy dalej tak ma ten typ? On coś z głową miał, także to nie wiem. Może dalej tam. No. Coś było z nim nie tak. Natalia. Hej. Mamo, mamo. Nie wiem, to nie on. I kielich z trunkiem jej wręczył. Na powitanie. Tak po rycersku. Okay. To nie jest ta sama osoba. Spod Grunwaldu? Tak? Też. Dobra, bo nie oglądam. Spod Grunwaldu zapraszam. Dobra, ja jestem zrobiona, ale ona jest zrobiona jeszcze. Co ona ma zrobione ogólnie? Ile ona ma lat? Zalepię niż się. Popowiadasz, co to? On nie był ze mną z klasy. To nie był ze mną z klasy ze mną. Był tylko ten jeden gruby, o którym mówiłem. A tamci dwaj nie byli ze mną z klasy. Ten jeden był ze mną, mieszkał na tym samym podwórku. A drugi, no to go nie znałem tylko z tego, że go dojeżdżali na przerwach, ale no mówię, że ciężko miał, ale nie wiem jak ciężko, bo nie był ze mną z klasy. Śmieszna nasza nazwa, taka potoczna, obecna, pieszczocha. A rozumiem, że to mogę wbić, jak mnie okłamy, że masz żonę, tak? No raczej wiesz, że raczej nie... trochę by bolało. Powiedz jej, że to łóżka to jest zabawka. Jakim wózkiem? Okres 13-wieczny, krucjatowy. Zakuty łeb. Deus Vult. Co, wyrywaliście laski tam, czy co? Nie, no nawracaliśmy niewiernych. Za 40 parę lat bym dała jej. Ile masz lat, jak się bawisz? 37. 37 jeszcze się bawisz w rycerza? No, tak. Bawisz? To jest służba, kobieto. Prawda? Taka pasja. Ale ty biedny jesteś. Ale cię makluję, bo szczekana jest. Wydajesz mi się, że masz żonę. Popatrz mi w oczy. Dlaczego tak sądzisz? Wiesz, no masz zajadkę. Ej, on nie może kłamać jako rycerz. On nie jest w stanie kłamać. Rycerze nie kłamią. Przegrał. Myślę, że masz jakieś tutaj swoje zasady. Właśnie wszystkie związki moje poprzednie rozpadły się przez tą pasję, bo mnie wiecznie nie było w domu, żona tego nie podzielała, znaczy się żona. Dziewczyna, to nie jest jedna, muzułmanin. Druga. Nie uciekaj wzrokiem. Nie uciekaj. Mogę wiedzieć, czym się zajmujesz? On szedł z nimi walczyć. Ciekawy zawód. I też cię dużo w domu cię nie ma. Barwny i kolorowy. Ale też cię dużo w domu nie ma. Też nie ma. Jak ten strój się nazywa? No to zaprezentuj się. No to co mam na sobie, to jest tunika,
Tu dalej są nogawice. No. Nogawice im węższe, tym wyższy stan mężczyzny, powodzenie i tak dalej. Co? Zobacz, zajrzyj sobie. Nie uciekaj jej. Nie uciekaj. A to? To jest pochwa na miecz. Się wkładało. Przegrał już? Jeszcze raz co? Pochwa na miecz. Bo zawsze miecze kończą w pochwę. Ja tak, dokładnie. No. Jak się oświadczał rycerz? Do tego jeszcze nie doszedłem. Nie ma przesłanek. Ale ona się nie domyśliła chyba i tak. No na pewno na swojej drodze takiego rycerza nie spotkała jak mój mąż. Czy zostaniesz moją żoną? Jak mam na imię? Natalio. Pamiętam. No, widzę, że pamiętasz. No, duży plus. Klęknął. Nie wierzę. Klęknął. Całuję ci. Za te zaręczyny. Co ty gadasz, Karol? Drugie... Naprawdę tak było? Jeszcze w czoło daj. Rel. Co to jest? Na tej matce za ludzi? To jest Sigma? Co to jest? Dzięki. Liczę na to, że ja się zdenerwuję oglądając. No nie. Pokaż te rączki. A ja tu widzę tutaj, wiesz? Taki tutaj. Nie, no Rel to chyba lepszy napis w dupę, bo nie wygląda to dobrze. Czanek nosi, czy obrączkę jakąś rycerską? Sygnet, tylko ostatnio mi w robocie palce uciął. I ściągłeś? Bo mi się... Co? Praktycznie w skórę i nie noszę od 3 tygodni. To miałem rozcięte. Nawet widać. No ja. Ej, mi to dał. Ej, mi usuń to. Wybrnął, że nosi sygnet. Reluch moreluch, tak. No. Zrobimy jakiś show, to może live'a na mieście, wiesz. Ty rycerz. To ja mam się rozebrać? No. No. To jak mam się rozebrać? No na plecach napiszemy, dzięki, no. Dzięki. To może się od razu przebiorę nisko. Z tego wszystkiego normalne spodnie dobrze, założę. Dobrze. Dobra, zakręciła nim jak małym dzieckiem, zaczyna się wstydzić. Ta, Reluch jest nasze kuinta. Dajcie zaraz. Ale ktoś ukradł AH-66. O Jezu, jest. Bo nie wiem kto. Aż mu tutaj skacze policzek. Żono, ratuj. Daj spokój. Posłuchaj sobie, ona jest przed święcie przekonana, że jesteś żonaty. Podoba ci się? Sam się przyznał, że ma żonę. A nie. No wcześniej jak mówił, że o swojej dziewczynie, nie, że nie akceptowała tego, że wyjeżdża i mówi żona, nie? Moja żona, nie? Rozgryzła. Ty, czy... Rozgryzła w dupę, słucha go. Rozgryzła mnie, bo ślad po obrączce. Dobrze, ale ładnie wybrnąłeś. Czy on też... Że nosisz sygnet i w ogóle słuchaj, jak ona cię dotyka, weź też ją podotykaj. A co to jest? Płachta. Rycerska szata. I taki spiczasty ten? To jest dziwne. Ta. Chciałabyś zostać dziewczyną rycerza? Krzyżak? No, nie, to nie jest krzyżak. Wziąć w obroty. To co mam robić? To jest do walki z niewiernymi. Całować. Ale no, na inny sposób. Możesz wszystko, tylko najpierw się przebierz w normalne ciuchy. Już no jestem. Widzę, że ustać jak nie kazałaś. Nie było grane nic dzisiaj. Cały czas brniesz w swoje. Ale wygadana jest. No to teraz liźniesz trochę mojego świata. I ja pokażę swoją kreatywność. Dobra. I teraz tak. Cofnij się jeszcze troszeczkę do tyłu. Okay. Co oni robią? Ściągnij bluzeczkę. Nawet rycerza ustawiła do pionu. No szacun. Widzę, że rycerz jak tralala. A możesz tak kucnąć, no będzie mi wygodniej. Proszę bardzo. Daj jej plecy, niech pisze. A ja cię umyję. Ciężko będzie to zmyć. Cóż za poświęcenie. Wybierzcie tak, Black Blue, no dokładnie to. Coś? Hej moi kochani, jestem dzisiaj na randce z Karolem. Karol jak widać jest rycerzem i dzisiaj zgodził się zrobić coś szalonego. Tylko dlatego, żeby wybrała jego, więc zaraz zobaczycie co wymyśliliśmy razem. To są tego. Ale on ma... Nie, co? Czyli to wystarczy, że zrobi coś szalonego i wtedy wygrywa? Po kobiety, że jak zabrać jej telefon... Ona kłamie, nie zna zasad. Okłamała rycerza. Nic sobie nie poradzi. Co ona mu napisała na plecach? Rand. Dobra. Co? Mamy to? Dobra, ale już się ubierz, chłopie. Jeżeli masz mi przeciwko, założę koszulkę. Dobrze, proszę bardzo. No już widziałam ciebie tutaj w negliżu. A byłeś we wojsku? Niestety nie, ale pasjonuję się też militariami. Masz mundur? Mam mundur. Pokażesz czemu mi? Niestety? Czy może no iść nadal?
czy nie? Wszystko idzie z kogoś. Do ilu lat? A singielka może w tym czasie przejrzeć łazienkę. Zobaczymy łazieneczkę. Co tutaj będzie? Do 80 przyjmujemy, przynajmniej ma 40, tego przyjmą. I to. Pokaż, co ona ci tam napaskrała na tych plecach. Dobra, zmyję ci to spokojnie. Nic. Żadnych śladów kobiety. Coś mi się wydaje, że ona myśli, że rycerze byli dopieprzeni, a nie mieli żucha żadnego. Nie. Znaleźć to nic nie znajdzie. Nie wiem. Skąd wszystko jest, wiesz, moim zdaniem poobganiane. Bo ona widziała w filmie jakiegoś. A ptaszko. Supermana. To już się mam. No, podpisane. Zobaczymy, jaki ma charakter pisma. Leci. Idę. I weź ze sobą mundur, tylko nie zapomnij. Tak jak mówiłem. Tak. Mam. Ale dlaczego się nie ubrałeś? Ale się nie wstydzę. Nie wiem, Mario, zobaczymy. Zakładaj. Robi z nim co chce. Tego zagramy, no może to kół. Chciałem iść do wojska, ale dostałem D i oglądam twoje streamy. Czyli uratowałem ci życie. No i git. Gotowy! Czekam! Jedziemy, pompeczki! No! Poważnie? Tak, proszę. Nie trzyj się babą na mojego męża, bo ja zaraz pójdę na ciebie się wywietrzeć. Raz! I musztruje go, pani generał. Gdzie żona? 20 pompek! No, no, kuchnię. Mam zadanie dla ciebie. Okej. Okay. Dobra, wykonasz je? No, słucham. To poproszę kartkę. List piszę. Miłosny do Natalii chyba. I napisz teraz tak. Moja kochana Natalio, przepraszam za moje kłamstwa. Ostra zawodniczka i lubi dominować. Mój mąż nie lubi takich dominatorek. Moja kochana Chowaty, co ty w dupę piszesz? Przepraszam, że kłamię i mam nadzieję, że mi wybaczysz. Nie, na zawsze prawda. Twój kochany Karolek. Nie, nie, a gdzie tu masz nie? Nie, no nie ma nie. Nie liczy się. No nie ma. Nie liczy się, zamazałaś, popsułaś. Z tej mąki chleba nie będzie. Nie, z tej na pewno, bo no jej nie ma. No bo nie ma. Ja uciekam. Nie chcę do wojska, chciałem najlepszą kategorię E do ewakuacji z kobietami, z dziećmi, ale dostałem A. No ale to jest tylko ten. Jak to się nazywa? Komisja. Dziękuję ślicznie. Dzięki również. No i do zobaczenia na kolacji. Otwórz mi drzwi i powiedz, że już na razie ba wystarczająco wysiedziała. No dobra, Karolek. Do zobaczenia, dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Pa. Ale już jest zmęczony, nie oburzę. Chochlop do jaj też was badalny kwalifikacji, no. Najgorsze to jest właśnie jak zapalniczkę na podsto, nie? Pod tą łyżkę, ja. Najgorzej. U ciebie też to było? Widać po nim. Ładna, nie powiem. Urodziwa, ale nie mój typ. Nie w moim typie. Życzę jej, żeby jej się udało. Uważam, że ma żonę, bo... Śmiali się ze mnie, jak dostałem E, a się zdziwię, jak będzie wojna? No ty się zdziwisz, jak z jedną nogą daleko nie uciekniesz. Nie, dobra, przesadziłem teraz. Koniec śmiania się z ludzi. Tak skrępowany, w ogóle jak mówiłam do niego, to uciekał wzrokiem, jak mówiłam o żonie, to oczy zamykał tak mocno i uciekał wzrokiem, w ogóle nie patrzył na mnie. Nie, no żartuję przecież. Ja nie wiem, ja mam tą kategorię A chyba, coś takiego, ale co to zmienia? Jak byłaby wojna, to jak to działa wtedy, że biorą mnie z pierwszego, tak o? Przychodzi po mnie jakiś komisarz? Nie wiem, jak to działa nawet. Słuchaj, blablu. No hej. Relini, no. Najgorzej. Chęci, że męcząca dziewczyna i to bardzo, strasznie. Bardzo męcząca. No jako mało dziewczyna. No ale czemu nie uwierzysz, że a jak nie zobaczysz? Przecież każdy chyba dostaje tą najwyższą. To trzeba coś, jakieś papiery przynieść, żeby nie dostać, czy coś takiego. Na pewno marzyłam o rycerzu, no ale nie takim. Ale co, dobrze wypadłem? Jak sądzisz? No dobrze wypadłeś, za mało ją przyturałeś, za mało ją nie sama wiem, nie chciała. Michał. Ona nie sama nie to chciała. Trzeba było. Ona chciała, Michał. Ale nie chciała. Teraz pamiętajcie, jak wojna dotrze do nas i umrę za was, to sobie możecie do mnie powiedzieć tak, dobrze, że nie. Na początku idzie wojsko polskie, potem idą ludzie wykształceni, którzy się przydadzą w armii, potem zwykli obywatele, a na sam koniec wyjściowe dzieci i starcy. Ale to na Ukrainie jest podobne prawo do nas? Jak to wyglądało tam? Bo pamiętam, że było coś takiego, że na początku ludzie uciekali, a po kilku dniach chyba zablokowali przejście graniczne. I nikt nie mógł już wyjść.
U nas też by tak było? A, chciałabym, dałabym, ale się boję. Dobra. Ona podpuszczała, podpuszczała, widać było, że podpuszcza. Ta obrączka mogła cię zgubić, ale ta obrączka wraca na miejsce. No przestań, się uspokój, ręce ci się... A bo się teraz przejmujesz, czy łykła no, wszystko? No jak nie łykła, no to trudno, ale miejmy dobrą nadzieję. Nie no, ale niemożliwe chyba, że więźniów do armii, przecież to jest... Co jest popieprzone, no przecież oni mogą się wymknąć spod kontroli, tak o. Nie no, porypane. Było. Wesoło. Zaraz się okaże, czy łykła, czy nie łykła. Już czas na... Dobra, koniec... wybierze tego rapera. Finałową i ogłoszenie werdyktu. Który z trzech panów zdaniem do grupy Wagnera brali więźniów? Cześć. Cześć. Cześć, chłopacy. Jak nastrój? Nie, Anon, nie pisz tak. Nie możesz tak w dupę pisać. Dobra, na sekundkę ci dam time out. Dobrze? Tak. Pozytywnie. Pozytywnie? No mój, jak widać, bardzo dobrze. Ten raper wygląda jak 40-kilowy tańcula? Ten z Fame Ema? No, elegancko. Nie czujesz się taki urażony, że cię zostawiłam w taki sposób? Nie, wszystko okej. Okay. A Denis? Ten? I on mi przypomina jakąś postać z bajki. Dużo się śmiałem po tym wszystkim i się zastanawiałem... Zakwasy miałam. Co dalej, no. Tak? No. A to dobrze, na tak policzkę. Jak no. Karol, gdzie jest twoja zbroja? Nie wszędzie. Co ty gadasz, bo było popieprzone teraz. Nie wszędzie można w zbroi. A to Rosja, to co się dziwić. Tutaj szukałam tego konia, no nie ma. Nigdzie nie ma tego konia. Źle szukałaś. No. Mi się wydaje, że szanse mojego męża są nikłe. Co on ma zabudki środkowe? Nie wiem. Fajna jesteś, myślę, że... Nie, on chyba ma zwykłe, tylko nie wiem. Ma spodnie podciągnięte tak do połowy łydki. No myślę, że twój przyszły potencjalny partner ten dekolt trochę by zakrył. A nie podoba ci się mój dekolt? A mi się podoba bardzo. Co ty gadasz, Rogal? Nie, no to nie lipa, to ja już jestem dead? No, mój Dawidek, teraz jest go kuda. Coś nowego. Gry małżeńskie. Jak smakuje wam, chłopaki? Pyszno. Mówię cię, muszę podjąć decyzję. Karol, jesteś Można single? Wybrać wojsko albo więzienie? Jak to? Ale czekaj, jak będzie więzienie wypełnione ludźmi, co nie chcą iść do wojska, no to nie będzie tam groźnie. To co to za problem wybrać to? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. 44N74N0 dał na Golibordę 10 zł. Ja upadłem, ale moi akolici, walczcie dalej, szeszcie prawdę na streamie dalej i pamiętajcie, PTZ Pulki to zwierzęta, a NON padł smutna buźka. Nie pisz tak. Dzięki za dyszkę. Do pociągu i cybersi. Jestem. Okej. Okay. Popatrz, czy te oczy mogą kłamać? Ale to na ile się idzie do więzienia, jak się nie pójdzie do wojska, jak cię wzywają, mimo że nie jesteś wojskowym? Popijewszone jest twoje prawo, ty. Karolek. Dobra, nieważne, zobaczmy werdykt. Karolek, no. Nie sądzę. Nie sądzisz? Nie. Karolek. Nie, ona wybierze Denis? Tego 40-kilogramowego tak. Tego szczura. Tego. Jakoś masz bardzo ładne oczy. Dziękuję. Ty również. Czy te oczy umieją kłamać? Nie. Okej, okay, nie? Czyli jesteś singlem? No tak, no ile rozumiesz to mówić? Quinta, jak wychodziła no. Z tego pokoju, to usiadł tak. Wow, ale wow. Podziwiam. Dawid, to co? Jesteś singlem? Jestem. Od 2 miesięcy, tak jak ci mówiłem. No okej. Okay. No, mnie to będzie ciężko, jak już na samym wstępie znalazła włosa. Nie ma co przedłużać. Mój znajomy się stawił na policję, to... Na komisję to policja go wzięła, ale komisja to jest nic, ale chodzi mi o to, wiesz. Muszę podjąć tą decyzję. Konflikt. Uważam, że singlem jest... Ale po czemu nie przyszedł? Czemu nie poszedł? Dawaj, bo ja tu urodzę kobietę. Nie, jeszcze zostań. Co? Denis. No i wygrała. Yeah. Gratulacje. Dziękuję. Czerwone berety pukają do drzwi? Serio? Naprawdę?
Ja pierdzielę, dziękuję. Mario, co ty gadasz? No, jestem zajebista. Normalnie jestem zajebista. Będą razem? Jednak od dzisiaj słucham swojej intuicji. Jak będę miał jakieś cyfry w Totka, to skreślam od razu. Jak widać, jak łamać nie potrafię. Za długo może w jednym związku. Ty już ma koszulkę napisem Mabon? Od razu. Jak widać, jak łamać... Mamon, no. Nie potrafię. Za długo może w jednym związku. Kłamać nie potrafię, no mam jedną swoją kobietę i tyle. Widać, że się trzyma, jest wierny. Jaki widzisz... madman. Nie kłamałem. Mimo mojej ekspresji, która jest dookoła mnie. No jest ciebie można... dużo, aż ja byłam tam... przerażona, bo ja, mnie jest zawsze dużo, ale ciebie było jeszcze gdzie więcej. Może to zginąć, w sensie ta szczerość taka. I mogłaś mieć mieszane uczucia i miałaś, ale jestem w szoku, że zgadłaś. Nie no, powiem ci, że masz cudownego męża. Naprawdę nie. Cudowny mąż, bo uwierz mi, puszczaj go nawet na kawalerskie, bo wróci. Szkoda, że się nie udało wygrać nagrody, ale nowe doświadczenie. Trzeba nowe kolekcjonować. Przygoda. Nowi znajomi. Dokładnie. No dobra, Denis, wygraliśmy. Chociaż Jerozolimę odbiliśmy. Tyle dobrego. Ja proponuję, no. Najlepiej będzie. No. Jak zrobimy z tego jakiś numer, teledysk i... Rafi Konsaś, prawda? Co? A to inne. I to jej Instagram. To ona, widz znalazł. Czekaj, potwierdź mi, czy to ona. Ale chyba ona, nie? Tylko trochę starsza, no z rok. Czy ile? Ale nie są razem, ty, chyba że to jest on. Podobnie wygląda. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!